Nasze rezerwy to dzisiaj około 100-105 miliardów dolarów, około 80 miliardów euro. To jest niemal 20% naszego dochodu narodowego. To są rezerwy bardzo wysokie, wystarczające, aby się czuć pewnie o przyszłość złotego. Wystarczające, żeby inwestorzy międzynarodowi kupowali papiery wartościowe emitowane przez Polskę po wysokich cenach, czyli przy niskich rentownościach. Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby obsługa polskiego długu zagranicznego kosztowała niedużo, możliwie niedużo. Złoto Banku Polskiego wzięło się jak niemal wszystko w międzywojennej Polsce ze wspólnego wysiłku. W 1924 roku Sejm zdecydował bowiem, że Bank Centralny nie będzie instytucją państwową, ale spółką akcyjną. Po ogłoszeniu zapisów na akcje Banku Polskiego w ciągu 2,5 miesiąca jego współwłaścicielami zostało prawie 180 tysięcy osób. Z ich wkładów zebrano ponad 20 ton złota i dewizy warte 30 milionów dolarów. Przygotowania do reformy walutowej odbywały się tu, w dzisiejszej siedzibie prezydenta Rzeczypospolitej. W 1924 roku urzędował tu Władysław Grabski, premier i minister skarbu, autor reformy, która powstrzymała hiperinflację. Ale w 1925 roku złoty zaczął znowu tracić na wartości. Przejściowe problemy z reformą walutową premiera Grabskiego stały się jedną z przyczyn zamachu majowego w 1926 roku. W drugiej połowie tego roku w budżecie zaczęły pojawiać się jednak nadwyżki. Kurs dolara ustabilizował się, a Bank Polski mógł zacząć odbudowywać nadszarpnięte rezerwy walut i złota. Udaje się w 1926 roku zaprosić do Polski ekspertów, którzy mają stwierdzić, na ile polska gospodarka spełnia warunki dla uzyskania dużej pożyczki stabilizacyjnej, więc dużej pożyczki, która wzmocni rezerwy dewizowe, rezerwy walutowe Banku Polskiego. I ta pożyczka dochodzi do skutku w roku 1927, ale tym niemniej, powiedziałbym, owa pozytywna koniunktura międzynarodowa, pozytywny odbiór Polski powoduje, że ponownie pojawia się wiara, że ta stabilizacja jest na dobrej drodze, że uda się ją przeprowadzić. W 1935 roku rezerwy złota Banku Polskiego wynosiły około 80 ton. W porównaniu z innymi europejskimi krajami było to ciągle niewiele. Hiszpania miała 660 ton złota, dużo mniejsze od Polski Belgia, 560 ton. Mniej złota niż Polska miały tylko takie kraje jak Bułgaria, Jugosławia czy Grecja. Gdyby złoto Banku Polskiego znajdujące się w sierpniu 1939 roku w Polsce stopić w jeden sześcienny blok, miałby on nieco ponad 1,5 metra wysokości. Właśnie to złoto stało się przedmiotem niezwykłej akcji ratunkowej przed nazistami. Upadłego. 2 września 1939 roku akcjonariusze Banku Polskiego spotkali się po raz ostatni. Zatwierdzili wojenne zmiany w statucie banku, podwyższając m.in. kredytowanie rządu. Dwa dni później, kiedy Warszawa przeżywała ciężkie bombardowania, Rada Ministrów zdecydowała o ewakuacji złota. W chwili ewakuacji w Warszawie znajdowała się ponad połowa rezerw. Resztę rozlatowano w Siedlcach, Brześciu na terenie dzisiejszej Białorusi, Zamościu i Lublinie. W Londynie, Paryżu i Nowym Jorku znajdowała się czwarta część rezerw. Władze, wywożąc złoto z Siedlec i z Warszawy na wschód, do Brześcia nad Bugiem i Lublina, nie zamierzały ewakuować go za granicę. Poza Polskę trafić miała tylko część złota przeznaczona na sprzedaż, z której chciano finansować wojnę. Urzędnikom odpowiedzialnym za ewakuację złota niekiedy towarzyszyły całe rodziny wraz z dziećmi. Drugim po Warszawie największym skarbcem rezerw była twierdza Brzeska.
Dowodzący nią generał Kleberg nie zgadzał się na dalszą ewakuację, licząc na to, że front wkrótce się ustabilizuje. Jednak wiceminister skarbu pułkownik Adam Koc uznał, że nie ma szans na stabilizację i 8 września zarządził dalszą ewakuację rezerw z Brześcia. Przeciętny autobus obciążony złotem ważył około 12 ton, natomiast wiele mostów miało nośność tony, dwóch, no może trzech ton. Wzmacniano je prowizorycznie, szukano brodów, poza tym brak było materiałów pędnych. Głównie starano się poruszać nocami, dnie starano się przeczekiwać w parkach, na przykład w Dubnem na cały dzień ukryto transport złota w parku miejskim, bądź gdzieś w parkach wokół dworów, no bo to też dawało szansę przetrwania. Narastający w kraju wojenny chaos sprawił, że zdecydowano o wywiezieniu całości złota Banku Polskiego w stronę przygranicznego Śniatynia. Jedną z ciężarówek, które przybyły drogę z Łódzka do Śniatynia, kierowała najsłynniejsza polska sportsmenka dwudziestolecia, mistrzyni olimpijska w rzucie dyskiem na igrzyskach w Amsterdamie w 1928 roku, Helena Konopacka. Jej mąż, pułkownik Matuszewski, były minister skarbu, nadzorował transport złota. Obydwoje tę niebezpieczną podróż przejechali wraz ze złotem z Polski aż do Francji. Mimo kilku prób nalotów, wszystkie transporty złota dotarły bezpiecznie 13 września do Śniatynia na granicy z Rumunią. Z tyłu za głównym transportem zostały jedynie 4 tony złota odłączone w Dubnem. Przeładunek zakończono 14 września po północy. Pociąg ze złotem bez przeszkód ruszył w stronę Rumunii. Na jej terenie nie zagrażały mu już niemieckie naloty, a cicha zgoda rządu w Bukareszcie miała pozwolić na tranzyt złota nad Morze Czarne. Na trop polskiego złota wpadli jednak Niemcy, planujący przejęcie transportu. Niemiecki dyplomata w Bukareszcie, Wilhelm Fabricius, zażądał wstrzymania transportu. Władze Rumunii skutecznie grały na zwłokę i kiedy w końcu obiecały Niemcom uszczelnić granicę z Polską, pociąg ze złotem był już po drugiej stronie Rumunii, nad Morzem Czarnym. O udanym tranzycie przez Rumunię przesądziło 48 godzin, które dał Polakom premier Armand Kalinescu. W porcie w Konstancy na polskie złoto czekał już konsul brytyjski i pływający pod brytyjską banderą amerykański tankowiec Iosin, którym dowodził kapitan Robert Brett. Iosin miał 100 metrów długości i 15 metrów szerokości, mniej niż dzisiejsze luksusowe jachty. Leon Barański i Zygmunt Karpiński z Banku Polskiego protestowali przeciw załadowaniu na tak małą jednostkę całego złota, ale wiceminister Koc przeforsował decyzję, by nie czekać. Następnej okazji mogło już nie być. Piętnastego września, późnym popołudniem, Iosin, mimo braku zezwolenia, wyszedł z portu. U wyjścia z Redy zaczaiły się na niego okręty podwodne, ale szczęściem dla polskiego złota pomyliły one Iosin z kutrem rybackim. Do dziś nie wiadomo, czy były to statki niemieckie, czy też wysłane przez armię radziecką, ale bezsprzecznie polskie złoto było obiektem pożądania wielu mocarstw. Kapitan Brett płynął w stronę Stambułu, trzymając się pół mili od brzegu. Liczył na to, że w razie ataku torpedowego zdąży osadzić statek na mieliźnie i uratować złoto. 16 września, dobę po ucieczce z Konstancy, Iosin rzucił kotwicę w cieśninie Bosfor. Wśród decydentów polskich, a więc pułkownika Matuszewskiego, który sprawował kierownictwo całej akcji, i wśród dyplomatów polskich w Ankarze, chodzi tu zwłaszcza o ambasadora Michała Sokolnickiego, zapanowała pewna różnica zdań. Otóż pułkownik Matuszewski obawiał się, że droga lądowa może być niebezpieczna. Obawiał się, że Turcja postawiona między Sowietami a Niemcami może ulec naciskom tych dwóch potęg i zatrzymać polskie złoto, tym bardziej, że transport lądowy z natury rzeczy będzie trwał dosyć długo. Dlatego też sądził, że być może lepszym będzie rozwiązaniem szybkie odpłynięcie statku bądź przeładowanie złota na inny statek, najlepiej aliancki, szybki, wojenny, który by szybko mógł to złoto wywieźć z tego niebezpiecznego obszaru. Ostatecznie zdecydowano się na transport koleją do Libanu. 20 września złożony z 12 wagonów pociąg ruszył ze Stambułu przez Ankarę, syryjskie Aleppo aż do Bejrutu. W Bejrucie na polskie złoto czekał już okręt Emil Bertin, a pułkownik Matuszewski dostał od francuskiego wysokiego komisarza dla Syrii i Libanu 2 godziny na umieszczenie całego ładunku na pokładzie krążownika.
Emil Bertin był jednostką większą i szybszą niż Iosin, w dodatku uzbrojoną i opancerzoną. Do przybycia miał jednak drogę 10-krotnie dłuższą niż droga z Konstancy do Stambułu. Tym razem Polacy nie zgodzili się na umieszczenie całego złota na jednym pokładzie. Ostatecznie 23 września Emil Bertin z większą częścią złota wypłynął w stronę francuskiego Toulonu. Kilka dni później reszta złota podążyła za nim na pokładach dwóch kolejnych francuskich okrętów. Z Toulonu polskie złoto trafiło do skarbca w lokalnym oddziale Banku Francji w Nevers, 200 km na południe od Paryża. Wydawało się, że we Francji złoto doczeka końca wojny. Inwazja na Belgię, Holandię i Francję rozpoczęła się 10 maja 1940 roku. Kilka dni później polski rząd zażądał od Banku Francji, by w razie ewakuacji francuskich rezerw polskie złoto zostało potraktowane identycznie. Mimo obietnic dopiero 30 maja, gdy Niemcy zbliżali się już do Paryża, Francuzi zgodzili się na ewakuację złota z Nevers. Po raz trzeci w ciągu niespełna roku warte miliony dolarów skrzynie trafiły do pociągu. Polskie złoto ewakuowane z Nevers zajęło 4 wagony, a na bocznicy kolejowej połączono je z 30 wagonami złota należącego do Królestwa Belgii. W wojennym chaosie ogarniającym Francję pociąg wyruszył do Bordeaux. Polacy zabiegali o natychmiastową ewakuację złota do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tymczasem pociąg zatrzymał się w Angoulême, 120 km od najbliższego portu. Dopiero po 7 dniach nadeszło w końcu pozwolenie przewiezienia złota do Lorient, na północnym krańcu Zatoki Biskajskiej. Tymczasem 14 czerwca Niemcy weszli do niebronionego przez Francuzów Paryża. W Lorient roznosiły się plotki o lądowaniu niemieckich komandosów. Dwa dni później polskie i belgijskie złoto znajdujące się w Lorient zostało załadowane na pokład krążownika Victor Scholcher. Z drogocennym ładunkiem popłynął jeden z dyrektorów Banku Polskiego, Stefan Michalski. Wraz z wyjściem w morze krążownika Victor Scholcher polski rząd i Bank Polski straciły złoto z pola widzenia. Po kapitulacji Francji Polacy bali się, że transport może trafić w ręce Hitlera. Premier Władysław Sikorski osobiście interweniował u premiera Francji, marszałka Filipa Petena. Szukał wsparcia także Winstona Churchilla, domagając się, by Royal Navy odbiła okręt ze złotem. Problem w tym, że ani Brytyjczycy, ani Polacy nie mieli pojęcia, gdzie znajduje się okręt ze skarbem. Kapitan Scholchera sam nie był pewien, dokąd płynąć. Dwa dni po wyjściu z portu zmienił kurs. Kiedy na wysokości Casablanki do załogi dotarła informacja o kapitulacji Francji, Scholcher popłynął w stronę Dakaru. Polskie złoto było bezpieczne, ale odzyskanie nad nim kontroli nie było proste. Po negocjacjach z rządem Francji Vichy zdecydowano, że Francja odda Polsce część swojego złota zdeponowanego w Kanadzie w zamian za polskie złoto, które trafiło do Dakaru. Na wymianę nie zgodzili się jednak Brytyjczycy. Przekazanie złota francuskiego Polakom, właśnie znajdującego się w Kanadzie, jakby niewiele to z punktu widzenia Brytyjczyków zmieniało. Oni i tak to złoto już kontrolowali. Natomiast przyjęcie takiego właśnie porozumienia i realizacja takiego porozumienia polsko-francuskiego mogłoby otworzyć, o czym Brytyjczycy wyraźnie stwierdzali, otworzyć drogę do przekazania przez Francję złota polskiego Niemcom. I było to, trzeba powiedzieć, zagrożenie bardzo realne. Kolejne nadzieje Polacy łączyli z planowanym wspólnie przez Brytyjczyków i Komitet Wolnej Francji generała de Gaulle'a atakiem na Dakar. Złoto miało zostać odbite niejako przy okazji. Atak nastąpił w końcu września 1940 roku, ale wojska Francji Vichy odparły uderzenie. Kilka dni później złoto zostało przewiezione w głąb Afryki do Fortu Kaye, 800 km od Dakaru. Polsce pozostała już tylko droga procesowa. Pierwsza rozprawa przed sądem w Nowym Jorku odbyła się 3 września 1941 roku. Przedstawiciele Banku Polskiego uzyskali tymczasowy areszt na stosownej części złota francuskiego leżącej w Stanach Zjednoczonych. Areszt na francuskim złocie leżącym w USA był dopiero pierwszym krokiem w długiej sądowej batalii. Proces skończył się w 1943 roku ugodą zawieraną już nie z kolaboracyjnym rządem Petena, ale z generałem Charlesem de Gaulle'em. Kiedy jednak wolni Francuzi w końcu 1942 roku przejęli kontrolę nad koloniami w Afryce, nie byli już tak chętni do zwrotu Polsce jej złota. Złoto miało zostać zwrócone w Dakarze prawie w całości. Na rachunku Banku Polskiego w Algierze miało pozostać nieco ponad 500 000 funtów. Mimo biernej postawy Brytyjczyków, dzięki talentom negocjacyjnym dyrektora Banku Polskiego Stefana Michalskiego, udało się osiągnąć sukces. Brytyjczycy mieli na uwadze również własne interesy, które między innymi polegały na tym,
że chcieli część tego złota Banku Polskiego przejąć jako rekompensatę, jako spłatę kredytów brytyjskich na utrzymanie rządu polskiego na uchodźstwie, które rząd polski na uchodźstwie otrzymywał w okresie wojny. Na złoto w skrzyniach w Afryce nie tylko czyhały władze innych państw, ale zagrażały im także termity. A materiały do naprawy ładunku trzeba było sprowadzać aż z Londynu. Po odebraniu jednej z przesyłek pracownicy banku w Afryce depeszowali do dyrektora Karpińskiego. Potwierdzamy odbiór przesłanych nam z Londynu maszynek do naciągania taśm, plombownic i gwoździ. Niestety nie znaleźliśmy w przesyłce ani młotków, ani obcęgów, bez których praca będzie niemożliwa, a na miejscu nie sposób ich znaleźć. Dyrektor Karpiński tę sytuację skomentował następująco. Znaleźli 60 milionów dolarów, a brak im było młotka. Epizod ten może służyć jako przyczynek do teorii wartości. W końcu jednak udało się wygrać bitwę z termitami, odpowiednio zabezpieczyć transport i w marcu 1944 roku pierwsze skrzynki złota odpłynęły w kierunku Nowego Jorku na pokładzie amerykańskich niszczycieli Bremen i Bronstein. W tym czasie do Bretton Woods, górskiego kurortu przy granicy Stanów Zjednoczonych z Kanadą, zjeżdżali bankowcy i politycy z 44 państw, żeby ułożyć powojenne stosunki walutowe. Polskę w Bretton Woods reprezentował minister finansów Ludwik Grossfeld, Stanisław Kirkor i radca finansowy przy ambasadzie Rzeczypospolitej w Waszyngtonie Janusz Żółtowski. Bank Polski delegował Zygmunta Karpińskiego i Leona Barańskiego. Z Bretton Woods polscy delegaci wrócili do Londynu w chwili, gdy rosyjskie czołgi docierały na przedpola warszawskiej Pragi, a w mieście wybuchało powstanie. Dla rządu londyńskiego i Banku Polskiego oznaczało to nowy etap. Walkę o swoje miejsce w rysującej się już powojennej Polsce. Gdy w maju 1945 roku w Europie kończyły się działania wojenne, wiadomo było, że właścicielem polskich rezerw złota jest Bank Polski. Problem w tym, że już wkrótce przestało być jasne, jaki będzie jego status prawny w Polsce Ludowej. 5 lipca 1945 roku Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone uznały stworzony pod patronatem Moskwy tymczasowy rząd jedności narodowej. Emigracyjny rząd londyński tracił rację bytu. Edward Osóbka-Morawski, premier rządu tymczasowego, mimo utworzenia NBP, nie zamierzał likwidować Banku Polskiego. Najpierw chciał przejąć kontrolę nad rezerwami złota. W chwili zakończenia wojny polskie złoto rozrzucone było po całym świecie. Najwięcej znalazło się w Nowym Jorku i w Londynie, po 155 milionów złotych, w Ottawie 67 milionów złotych. Mniejsze sumy znajdowały się w Rumunii, Francji i Szwajcarii. W czasie wojny część złota o wartości prawie 42 milionów złotych przeznaczono na finansowanie działań wojennych. Rząd Stanów Zjednoczonych uzależniał uwolnienie polskich rezerw od wyjaśnienia, czy Bank Polski, który stracił prawo emitowania pieniądza, nadal jest bankiem centralnym. Drugim warunkiem było uregulowanie sprawy odszkodowań za znacjonalizowane w Polsce amerykańskie majątki. Negocjacje trwały do grudnia 1946 roku i skończyły się po myśli tymczasowego rządu jedności narodowej. Trudniejsze rozmowy dotyczyły złota w Londynie. Skarb jej królewskiej mości żądał złota wartego 5 milionów funtów jako spłaty wojennych długów polskiego rządu. Dlaczego posiadająca 2,5 tysiąca ton złota Wielka Brytania upierała się przy marnych 6 tonach Banku Polskiego? Londyn rezerwy miał duże, ale powojenne długi jeszcze większe. Ugodę udało się wreszcie podpisać w połowie 1946 roku. Najdłużej trwało odzyskiwanie złota, które było najbliżej Polski, czyli 4 ton kruszcu, które w czasie ucieczki przed nazistami we wrześniu 1939 roku odłączono od głównego transportu i zdeponowano w Narodowym Banku Rumunii. Amerykanie zawieszają proces z Narodowym Bankiem Rumunii w Stanach Zjednoczonych. My ułatwiamy tym samym Rumunom podpisanie umowy z UNRWA i złoto polskie te, już tam było go mniej, ale to już inna kwestia, czy to wynikało tylko z postępowania strony polskiej, z 4 wyjściowych ton były 3 tony, ale myśmy sprzedali część złota w 1940 roku, 1939-1940 na potrzeby uchodźców polskich w Rumunii, to jest zupełnie inna kwestia. W każdym razie to złoto pozostałe miało wrócić do Polski i ostatecznie we wrześniu 1947 roku złoto na pokładzie samolotów wojskowych powróciło do Warszawy.
Mimo tej dramatycznej drogi po lądach, morzach i kontynentach żadna, nawet najmniejsza sztabka polskiego złota nie zaginęła, a trzeba zaznaczyć, że do Francji trafiło prawie 3000 sztabek. Zawdzięczamy to jedynie oddaniu pracowników Banku Polskiego oraz urzędników, którzy od początku zdawali sobie sprawę z niezwykłej wagi, jakie dla Polski mogą mieć te cenne rezerwy. W połowie 1947 roku całe zasoby złota Banku Polskiego były już formalnie we władaniu Polski. Złoto, które bezpiecznie, mimo wielu dramatycznych zwrotów akcji, dotarło do domu, było stopniowo wydawane na cele związane z odbudową kraju, sprzedawane w światowych centrach finansowych oraz brano pod jego zastaw pożyczki. Rola złota tu jednak się nie kończy, a jego losy stają się związane bezpośrednio z codziennością gospodarczą powojennej Polski. Kiedy władzę przejęli komuniści, jednym z ważniejszych zadań, które przed nimi stanęły, było ujednolicenie będącej w obiegu waluty. W 1944 roku na terenach przyszłej Polski Ludowej w obiegu były aż trzy waluty: niemiecka marka, złoty krakowski emitowany przez Niemców i radziecki rubel. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego już w sierpniu zaczął emitować własnego złotego. Banknoty drukowane były w Moskwie. Zasady wymiany zostały zróżnicowane. W tzw. Polsce lubelskiej osoby fizyczne mogły wymienić zasoby pieniężne o wartości maksymalnej 500 zł. Na terenach, na których obowiązywała marka niemiecka, można było wymienić również 500 zł, ale w relacji 1 do 2. Za 500 marek 250 zł. Na tzw. ziemiach odzyskanych wymiany nie przeprowadzono w ogóle. W 1945 roku druk banknotów polskiego złotego przeniesiono z Moskwy do Krakowa. Te banknoty nie miały jednak żadnego oparcia w złocie. Kraj miał gigantyczne potrzeby finansowe i rzeczywiście należało uruchomić zasoby złota Banku Polskiego po to, żeby kraj odbudować ze zniszczeń, ale nie wydaje się, aby te decyzje, które w Warszawie podejmowano, a podejmował je Hilary Minc, który był jakby gospodarczym dyktatorem Polski pierwszych lat komunizmu, nie wydaje się, żeby te decyzje były najlepsze, ponieważ po prostu podejmowano jakby doraźne decyzje o spieniężeniu, sprzedawaniu kolejnych partii złota na jakieś bieżące potrzeby, nawet na sprowadzenie surowców. To wszystko prowadziło do takiego stopniowego, nieuchronnego rozdysponowania tego złota, także w końcu przestało ono praktycznie istnieć. 5 lat po zakończeniu II wojny światowej, w 1950 roku rząd podjął decyzję o drugiej już po 1944 roku reformie walutowej. Choć mogło wydawać się, że reforma była nagła, to jednak jej plan powstał najprawdopodobniej w 1948 roku. Żeby nie budzić podejrzeń, druk nowych banknotów z portretami m.in. rybaka i górnika zlecono mennicom szwedzkiej, czechosłowackiej i węgierskiej. Banknoty zaś przechowywano w ścisłej tajemnicy. Najwcześniej o wymianie pieniędzy dowiedzieli się, poza wąskim gronem osób przygotowujących reformę, dyrektorzy NBP i dziennikarze. Ci pierwsi zostali wezwani z całej Polski do Warszawy. Odcięci od świata szkolili się z zasad wymiany w ówczesnej siedzibie NBP przy ulicy Nowogrodzkiej. Dziennikarze zamknięci w budynku Słowa Polskiego od sobotniego poranka przygotowywali niedzielne gazety. W ten sposób wymianę pieniędzy udało się utrzymać w tajemnicy aż do wieczora. O godzinie 8, myśmy przychodzili do pracy o 8:30, prawda? 8:30 tak od razu z miejsca zawiadomienie, prawda, że są takie i takie czynności do wykonania, że my w tej chwili mamy się zająć konkretnie. Myśmy mieli zorganizować tutaj kasy, dodatkowe kasy w centrum Warszawy. Pierwszą noc, 28-29, z dwoma kolegami spaliśmy tutaj na Jasnej 1 w pokoju, w którym były worki z nowymi pieniędzmi, gdzie oczywiście teoretycznie była możliwość nawet dużych pieniędzy włożenia po prostu do kieszeni. Nikt nas tam nie kontrolował, nikomu do głowy to w ogóle nie przyszło. Myśmy uważali, że to jest nasze zadanie, które trzeba wykonać, niezależnie od tego, czy mi się podoba, czy się nie podoba, prawda. Ceny, płace i lokaty w bankach wymieniano według przelicznika 100 starych złotych na 3 nowe. Pieniądze w gotówce 100 starych na 1 nowy złoty. Złoty był rzekomo wart tyle co 222 tysięczne grama złota. Ale był to parytet fikcyjny, bez możliwości odebrania kruszców w zamian za złotówki. Zaczęto nagle w nocy regulować dawne należności.
Było rzeczą oczywistą, że w poniedziałek już należało oddać 3 razy więcej pieniędzy, niż było się winno. Płacono za pracę zaległą. Próbowano ratować się, inwestując w towar. I tutaj w tym wyspecjalizowali się kierownicy sklepów, którzy tak manipulowali sprawozdaniami, że wykazywali, że towar został kupiony do soboty. Zobowiązania wobec państwa były wymieniane po dobrym kursie. Więc kto miał dojście do poczty, nadawał przekaz pocztowy, antydatując. Bo wtedy przekaz dochodził już po dobrym kursie. Jak widać, no, były pewne możliwości, żeby się uratować, natomiast olbrzymia część ludzi musiała wymienić posiadane w domu pieniądze po tym kursie niezwykle, niezwykle niekorzystnym. Zresztą pamięć o tym pozostała bardzo długo. W ciągu 8 dni wymiany pieniędzy Polacy przynieśli do kas 166 miliardów złotych w gotówce. Gdyby wymieniono je po kursie, po którym zmieniono ceny, płace i oszczędności zgromadzone na kontach, należałoby wydać obywatelom 5 miliardów nowych złotych. Tymczasem wydano zaledwie 1,7 miliarda. Innymi słowy, państwo po prostu pozbawiło swoich obywateli 2/3 ich oszczędności. Taki sposób przeprowadzenia reformy spowodował, że Polacy pewniej czuli się, trzymając swoje oszczędności w dolarach. Druga z ustaw przyjętych 28 października 50 roku zakazywała nie tylko handlu jak wcześniej, ale posiadania dewiz prywatnych i posiadania złota w tak zwanej formie nieużytkowej. Wszystko należało albo oddać do depozytu bankowego, albo sprzedać państwu oczywiście po niekorzystnym kursie. Minister Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław Radkiewicz już 3 dnia wymiany nakazał zorganizowanie procesów pokazowych tzw. waluciarzy, sądzonych według nowych, bardzo surowych zasad. Jedną z pierwszych ofiar procesów na zamówienie bezpieki była mieszkanka warszawskiego Zacisza. Tuż przed Bożym Narodzeniem 1950 roku Katarzyna Mościcka stanęła przed komisją dewizową za posiadanie banknotu jednodolarowego, który otrzymała 3 lata wcześniej jako zapłatę za kurę. Znacznie cięższe było przewinienie Adama Sawickiego, przyłapanego na handlu walutą. W 1952 roku usłyszał wyrok śmierci, który zamieniono później na dożywocie. Z więzienia wyszedł w 1957 roku, tuż po złagodzeniu kar za handel dewizami. Mimo restrykcyjnego prawa, nielegalny handel walutą kwitł w najlepsze. Na rogu ulic Nowogrodzkiej i Poznańskiej warszawscy waluciarze codziennie o 11 ustalali między sobą kurs dolara i natychmiast rozpływali się w tłumie. Po złagodzeniu rygorów dewizowych popyt na dolary był tak duży, że kurs wzrósł o ponad 100%. Za dolara płacono 220 zł. Średnia miesięczna pensja wystarczała więc na zakup 5 dolarów. Wysoki kurs sprawił, że przemyt walut i złota do Polski stał się bardzo opłacalny. Złaknione kruszcu i dolarów władze postanowiły przejąć część z tego przemytu. Skupem złota zajęły się państwowe sklepy Jubiler. Sposobem na wyciąganie dolarów z kieszeni obywateli stały się sklepy dewizowe PKO, później Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego PEWEX. Początkowo złoto i dolar miały dla obywateli Polski Ludowej to samo zastosowanie. Były sposobem stworzenia własnych rezerw odpornych na decyzje władzy. Według szacunków milicji, od końca wojny do początku lat 70. przemycono do Polski 40 ton złota. To połowa tego, ile przed wojną wynosiły oficjalne rezerwy Banku Polskiego. Od lat 70. Polacy mogli legalnie otwierać w bankach konta dolarowe. W połączeniu z inflacją spowodowało to silny odwrót od oszczędzania w złotówkach. W połowie lat 70. wkłady dolarowe miały wartość 1,12 złotowych, a w 88 roku przewyższały złotowe niemal 4-krotnie. Tutaj też następuje jakby rozdziew pomiędzy złotem a dewizami, przede wszystkim dolarami. I o ile dewizy stały się takim materiałem, kapitałem obrotowym, część wpłacano na konto i żyto, można było spokojnie żyć z odsetek. Przy pensji, która na czarnym rynku, według czarnorynkowego przelicznika, wynosiła 20 dolarów,
to jeżeli drugie 20 dolarów dołożyło się miesięcznie z odsetka od kilku tysięcy dolarów na koncie, no można było rzeczywiście spokojnie żyć. Złoto pozostało natomiast taką rezerwą na czarną godzinę. Koleje złota i dolara rozjeżdżały się nie tylko w portfelach Polaków. W sierpniu 1971 roku prezydent USA Richard Nixon zniósł wymienialność dolara na złoto. Niech żyje 1 maja! Dziękuję serdecznie za ten bochen chleba. 40 lat temu wybiła dla Polski... Odizolowany od światowych rynków Polski, te wydarzenia nie dotknęły. Tym większy był szok, kiedy w 1989 roku Polska otworzyła się ponownie na światową gospodarkę i finanse. Marsz w kierunku gospodarki rynkowej nie był zadaniem łatwym, z długami odziedziczonymi po fatalnych decyzjach władz PRL i inflacją dochodzącą do 1400%. Paru tygodni zbyt intensywnej pracy doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego i mam nadzieję. Większość Polaków opuszczała PRL jako milionerzy. Średnia roczna pensja w 1989 roku to prawie 2,5 miliona złotych. Niebawem przekroczyła już 500 000 miesięcznie, co pozwalało na zakup zaledwie 50 dolarów. Patrząc na możliwości zakupowe, średnia pensja z końca 90 roku odpowiadała wartości około 500 zł z 2014 roku. Autorzy koszyka polityki wyliczyli, że można było za nią kupić 300 litrów mleka lub 50 kg kiełbasy parówkowej, ewentualnie 26 butelek wódki. Jedna pensja z trudem wystarczała na garnitur krajowej produkcji. Galopująca inflacja, która w ciągu niespełna 2 lat wywindowała cenę chleba z 50 do 2,5 tysiąca złotych, a cenę kilograma wołowiny z 600 do 20 tysięcy złotych, prawie zupełnie zniechęciła Polaków do złotego. Polska znalazła się na początku mozolnej drogi budowania rezerw dewizowych i stopniowego uwalniania kursu złotego. W gospodarkę rynkową Polska wchodziła z nikłymi rezerwami walut i dramatycznie ogołoconymi rezerwami złota. Dolarów w kasie NBP było zaledwie 2,5 miliarda. Złota niemal śladowej ilości jak na państwo tego rozmiaru. Twórcy przemian musieli sobie postawić jeszcze jedno pytanie. Do czego Polsce potrzebne są rezerwy dewizowe i złota? I jak duże powinny one być? Wielkość rezerw, która jest danemu krajowi potrzebna, zależy od wielkości importu. Tak? Wielkość rezerw musi pokrywać określoną liczbę miesięcy importu. Zwykle to jest 3 do 6 miesięcy. Również wielkość rezerw musi być wystarczająca, żeby łatwo można było spłacić krótkoterminowe zadłużenie danego kraju. Ale co jest ważne, jeżeli mamy płynny kurs, to możemy utrzymywać relatywnie mniejszą ilość rezerw, ponieważ jeśli mamy płynny kurs, to nie musimy bronić kursu, jeśli jest na rynku presja deprecjacyjna. Możemy poczekać na właściwy moment i dokonać skutecznej interwencji. Od stycznia 1990 roku do maja 1991 roku dolar kosztował dokładnie 9,5 tysiąca starych złotych. Taki sztywny kurs dolara był bardzo korzystny dla eksporterów. Polskie towary za granicą okazywały się bardzo tanie. Sprzedawały się więc świetnie, a dewizy płynęły do Polski. W ciągu roku udało się niemal podwoić rezerwy do 4,7 miliarda dolarów. Ogromnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki było na początku lat 90. zadłużenie państwa odziedziczone po epoce Gierka. W 1990 roku równe niemal całemu rocznemu PKB Polski. Wydaje mi się, że wierzyciele nie mieli żadnego przekonania co do zdolności Polski do spłacania swojego zadłużenia. Aczkolwiek chcieli, by pieniądze do nich wróciły, więc i klub paryski, który jest organizacją, i w tak zwany klub londyński zrzeszający banki komercyjne w istocie rzeczy chciały odpowiedzieć sobie na pytanie, na co faktycznie w Polskę stać. Jeśli chodzi o klub paryski,
to wydaje się, że jednak ta dominanta ze strony rządu i przeświadczenia, że coś koniecznie trzeba zrobić, żeby dać nadzieję polskiej gospodarce, była widoczna od początku. Najpoważniejszą kwestią była skala redukcji polskiego długu. I chyba istotnym zagadnieniem, zwłaszcza dla naszych wierzycieli, było określenie zdolności płatniczej w Polski. W 1991 roku Polska porozumiała się w sprawie rozłożenia spłat kredytów z klubem paryskim, czyli zrzeszeniem państw, których była dłużnikiem. Rozmowy z komercyjnymi bankami, czyli klubem londyńskim, były znacznie dłuższe. Porozumienie redukujące dług o mniej więcej połowę i rozkładające spłatę reszty na 30 lat zawarto dopiero w 1994 roku, kiedy ryzyko bankructwa Polski zniknęło, zaczął pojawiać się zagraniczny kapitał. Zachodni inwestorzy przywozili do Polski miliardy dolarów. Część z nich zostawała w Narodowym Banku Polskim jako rezerwy. Między 1993 a 1998 rokiem wartość walut zgromadzonych w NBP wzrosła sześciokrotnie. Wolniej rosły rezerwy złota. Do połowy lat 90. praktycznie się nie zmieniły. NBP posiadało około 15 ton. Pierwszego większego zakupu bank dokonał w 1997 roku, od razu zwiększając rezerwy o 100%. Zarządzający funduszami inwestującymi w złoto uważają, że moment, w którym banki centralne zaczynają kupować złoto, to moment, w którym z takiej inwestycji należy zacząć się wycofywać. Bankierzy centralni ponoć mają nie mieć nosa do inwestowania w złoto. Ale akcja kupowania 70 ton złota w 1998 roku przez Narodowy Bank Polski powinna być potraktowana jako wzorcowa lekcja inwestowania. Na początku 1998 roku zarząd banku podjął decyzję o powołaniu komisji do spraw zagospodarowania złota. W Narodowym Banku Polskim należy wspomnieć, że wówczas Narodowy Bank Polski posiada około 740 tysięcy uncji złota. Na świecie i wśród banków centralnych panowała atmosfera zmierzająca do demonetyzacji złota. Celem komisji było stwierdzenie, czy Narodowy Bank Polski powinien zwiększyć zasób złota, czy też wyprzedać go tak jak inne banki centralne, ewentualnie czy utrzymać złoto za granicą, czy też sprowadzić je do kraju. Komisja rekomendowała zarządowi zakup złota i podstawowymi czynnikami, które na to wpłynęły, był wysoki poziom rezerw, stosunkowo niska cena złota, dywersyfikacja instrumentalna rezerw, jak i pozytywny efekt, jaki mogło wywołać w stosunku do waluty kraju posiadanie przez ten kraj w rezerwach złota. W 1998 roku NBP zwiększył rezerwy do ponad 100 ton, niemal idealnie trafiające w dołek cenowy. W ciągu kolejnych 15 lat cena złota, a wraz z nią wartość polskich rezerw zgromadzonych tu, w skarbcu Banku Anglii w Londynie, wzrosła pięciokrotnie. Żeby fizycznie rozmieszczać złoto, należy mieć i korzystać z efektów, pozytywnych efektów płynnego rynku, należy to złoto trzymać w Londynie. Najstarszym bankiem centralnym, który uczestniczył w rynku, promował i rozwijał rynek złota, jest właśnie Bank Anglii. Bank Anglii do dziś dnia utrzymuje rachunki około kilkudziesięciu banków centralnych na wielkości około 6 tysięcy ton, w związku z czym wydaje się, że dla Narodowego Banku Polskiego jest to najlepsze miejsce dla utrzymywania złota. Złoto oczywiście mogliśmy sprowadzić do kraju, jednakże złoto w Polsce w zasadzie poza emocjonalną nie ma żadnej wartości. Złoto ma wartość tam, gdzie można nim obracać. W Polsce tego obrotu dokonywać nie moglibyśmy. 12 kwietnia 2000 roku polski rząd zrezygnował z mieszania się do kursu złotego. Dwa lata wcześniej miała miejsce ostatnia, jak się wydawało, interwencja Banku Centralnego na rynku walutowym. Od tego czasu kurs złotego stał się w pełni płynny, a o jego cenie decydowali wyłącznie kupujący i sprzedający, czyli światowe rynki. Flagę Unii podnieś! 1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Błyskawicznie stała się największym biorcą funduszy z Unii. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Polskie rezerwy zaczęły dynamicznie rosnąć. Rząd, nie chcąc dodatkowo umacniać złotego, którego kurs i tak szybko rósł, wymieniał euro na złote w NBP,
a nie na rynku walutowym. Tym sposobem w ciągu pierwszych 4 lat obecności Polski w Unii Europejskiej rezerwy walutowe wzrosły o niemal 100%. W 2013 roku polskie rezerwy przekroczyły wartość 100 miliardów dolarów. Według Deutsche Banku Polska znalazła się w pierwszej 20 najbardziej zasobnych w rezerwy państw świata, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię. 9 kwietnia 2010 roku Narodowy Bank Polski musiał jednak pociągnąć za hamulec i po raz pierwszy od 12 lat interweniować na rynku walutowym. Bank postanowił uspokoić kurs złotego, który w ciągu niespełna 2 miesięcy umocnił się do euro z 4 zł i 10 groszy do 3 zł i 80 groszy. Do końca II wojny światowej rezerwy banków centralnych opierały się na złocie. Po wojnie do złota dołączył dolar. Od lat 70. frank szwajcarski, marka niemiecka, a później także japoński jen. Kiedyś banki nie ufały walutom nieopartym o złoto, a dziś żadna waluta nie jest związana z tym kruszcem. W którą stronę zmierzać będzie więc ewolucja rezerw? Rezerwy dewizowe państwa w uproszczeniu można porównać do domowych oszczędności. Kiedy gospodarstwo domowe ma stabilne dochody, oszczędności spokojnie leżą sobie w banku. Ale kiedy nagle spadają dochody albo rosną domowe wydatki, łatwo sięgnąć po zapasy, żeby uratować się przed bankructwem. Rezerwy więc są nam po prostu potrzebne do tego, aby móc zapewnić polskiej gospodarce bezpieczeństwo. Te rezerwy to, jak już powiedziałem, głównie papiery wartościowe krajów o najwyższych ratingach, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, ale także złoto, co Państwa bardzo interesuje. To jest około chyba 104 tony złota, które w każdej chwili, gdyby zaszła potrzeba, moglibyśmy sprzedawać na rynku międzynarodowym, ale oczywiście nie zamierzamy, dlatego że Polska jest krajem bezpiecznym. Rezerwy są po to, żeby były, a nie po to, żeby je wydawać. Rezerwy to jest taka nasza rękojmia dobrego samopoczucia i spokoju gospodarczego.